Dzień dobry Państwu, Jakub Piórek, zapraszam na wydarzenia sportowe. W szóstej serii PGNiG Superligi Piłkarek Ręcznych Metrako Zagłębie Lubin odniosło piąte zwycięstwo. Miedziowe pokonały na własnym parkiecie Start Elbląg 24-23. W środę na hali RCS spotkały się dwie drużyny, które zagrały wyrównane spotkanie. Po nerwowej końcówce więcej powodów do radości miały miedziowe. Mecz od początku do końca był raczej pod dyktando Zagłębia. Dobrze zaczęliśmy w obronie. Łatwe bramki z kontry i wydawało się, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, ale niestety od 15 minuty Elbląg gdzieś spróbował jednak jeszcze powalczyć, wykorzystał dwa razy grę w przewadze i zmniejszył ten wynik. Ta różnica trzech bramek do przerwy zapowiadała właśnie emocjonującą końcówkę i tak było. Tradycyjnie z Elblągiem mecze zacięte, mecze wyrównane i mecze, w których gdzieś w decydujących momentach wygrywamy element 5-6, rzucając bramki. I tak też się działo w drugiej połowie. Mimo wciąż remisowego wyniku staraliśmy się to my prowadzić i doprowadziliśmy to zwycięstwo do końca. Bardzo udany mecz, jeżeli chodzi o Adę Górną w ataku i w obronie, ale myślę, że cały zespół dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo pracował na ten wynik, bo drużyna z Elbląga nie poddawała się. Sporo ruchu w tej drużynie, jeżeli chodzi o rozgrywające plus zagrożenie z drugiej linii, powodowało, że mieliśmy sporo pracy. Metrako Zagłębie po pierwszej połowie prowadziło trzema bramkami. Wynik byłby bardziej okazały, ale zawodziła skutecznie. Najważniejsze są trzy punkty. Nie wiem, jakoś byłam taka spokojna na tym meczu i wiedziałam, że wygramy ten mecz. Do przerwy, szczerze mówiąc, myślałam, że wygrywamy większą ilością bramek, bo ciągle biegałyśmy kontry i tak patrzę, schodząc do szatni w przerwie, że tylko trzy bramki. Na pewno nie był to łatwy mecz, bo końcówka lekki horror, ale na szczęście to my mądrzej zagrałyśmy tą końcówkę i wygrałyśmy mecz. W sobotę Metrako Zagłębie Lubin zagra w Lublinie z miejscową Perłą. W ramach 17. kolejki Fortuna pierwszej ligi Chrobry Głogów pewnie pokonał u siebie Zagłębie Sosnowiec 3-0. Bramki dla Głogowian zdobywali Damian Kowalczyk, Adrian Benedyczak oraz Oliwier Paznowski. Sporo czasu czekaliśmy na taki mecz, żeby wygrać wysoko 3-0. Wszystkie gratulacje dla naszych zawodników, bo dzisiaj zagrali może jeden. Jeden z najlepszych meczów w tej sezonie. A pod każdym względem i to było widać i to się przetworzyło w wynik. Praca, którą wykonujemy i przez cały ten okres wiara przede wszystkim zawodników w pracę i w nas i my w nich, ludzi, którzy przyjeżdżają na te mecze, też tam kibicują w takim momencie ciężkim, to wszystko prezentuje i to jest dla nas ważne, ale po tym wszystkim nie zapominamy, gdzie się znajdujemy i ile jeszcze pracy przed nami. Także i zespół jest tego świadom i my wszyscy, także twardo stąpiemy po ziemi, bierzemy ten wynik, bo na to zasłużyliśmy. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Ale od jutra już przygotujemy następny mecz, jest przed nami Stal Mielec, także musimy zespół zobaczyć, jak będzie wyglądał zdrowotnie i przygotować najlepszy skład na następny mecz, także tyle. Gratulacje dla zespołu, bo to oni udźwignęli też ten bardzo ciężki mecz. To była emocjonująca niedziela dla jaworskich kibiców siatkówki. W ramach dolnośląskich rozgrywek juniorów doskonale radzi sobie Spartakus Jawor. W pojedynku z drużyną z Oławy nie dali szans rywalowi na punkty. Trzy szybkie sety z Jaworem. Trzy szybkie sety, tak. Jawor widać przygotowany w tym sezonie bardzo solidnie. Nasza drużyna zebrana w tym roku, taka trochę do kupy. Wszyscy razem tam tworzymy drużynę. Na następny sezon bardziej się nastawiamy, teraz jeszcze próbujemy. Widać, Jawor najmocniejszy mecz chyba w tym sezonie mieliśmy, tak nie dostaliśmy jeszcze, niestety.
ale dobrze, no. Może ich czegoś to nauczy, teraz dobierzemy się do treningów i mamy nadzieję, że u nas rewanż będzie, więcej emocji będzie na rewanżu u nas niż na tym meczu. Przejąłem w tym roku właśnie tą drużynę ze względu na to, że poprzedni trener zaczął grać w Wielczu, Laskowicach i dlatego ja teraz na ten okres próbny tak jakby prowadzę drużynę juniorów w Olawii. Gratulacje, 3 szybkie sety. No dziękuję, 3 szybkie sety, 3 punkty, jesteśmy zadowoleni. Przeciwnik był taki, jaki był. Każdego przeciwnika trzeba szanować. Także za tydzień gramy z Ikarem Legnica, musimy się skoncentrować. Także no zagraliśmy wszyscy, z tego się cieszę, każdy miał szansę zagrać. Zagraliśmy lepiej w każdym elemencie, w ataku, w zagrywce i w przyjęcie. No i to tyle i tylko się cieszyć. To już wszystko w dzisiejszym sporcie. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.